żeby zrealizować i moje, i pewno, i wszystkich Państwa marzenie, żeby ta drużyna walczyła o jak najwyższe miejsca, może nie w tym roku, ale w przyszłych latach, może o medale. No tak, no i na tym chciałbym skończyć. Panie prezesie, bo pan prezes jest właścicielem spółki. Tak, no tak się składa, że AZS jest właścicielem spółki, a ja reprezentuję właściciela, ale ja chciałbym w nawiązaniu do słów pana prezesa Kulikowskiego powiedzieć, że osobiście bardzo się cieszę, że mamy w tej chwili taką pełną paletę sponsorowania, jakiej można oczekiwać od właśnie otoczenia, w którym funkcjonuje nasz klub, klub piłka siatkowa AZS UWM. Co mam na myśli? Był taki moment całkiem niedawno, bardzo trudny, kiedy Uniwersytet mimo niełatwej sytuacji finansowej zrobił wszystko, żeby uratować piłkę siatkową na tym poziomie. Wsparło nas miasto, wsparł nas Urząd Marszałkowski. Oczywiście wspierali, na ile to było możliwe, sponsorzy z biznesu, ale na taką liczącą się skalę tego wsparcia z biznesu regionu nie było. I Indykpol jakby domyka, można powiedzieć, w tej chwili ten zestaw, który gwarantuje stabilność, który może być odczytany, zestaw tych sponsorów i wszystkich tych, którzy wspierają siatkówkę, może być odczytany jako gwarancja, że wreszcie wszyscy uważają tą siatkówkę za olsztyńską, za taki, można powiedzieć, wartościowy, cenny element naszego życia w regionie po prostu. I to jest niezwykle ważne, bo opieranie się na sponsorach może być różny wymiar. Może mieć wymiar nawet i ogólnoświatowy, ale przecież trzeba mierzyć siły na zamiary i trzeba mieć realistyczne oceny zdarzeń i sytuacji. I w moim przekonaniu w tej chwili możemy po prostu uznać, że to jest takie bardzo komplementarne zestawienie sponsorów, no w tym przypadku na czele już z Indykpolem. W końcu przecież jedną z największych firm biznesowych w naszym regionie. I nawet dla postrzegania olsztyńskiej siatkówki to jest niezwykle ważne, że właśnie wszyscy, wszystkie te człony się z tą siatkówką identyfikują. I w związku z tym ja osobiście chciałbym władzom spółki pogratulować owocnego jakby uwieńczenia tych wysiłków i starań o zdobycie takiego sponsora, a panu prezesowi podziękować, że tak konsekwentnie te marzenia chciał realizować. Panie prezesie? Ja na koniec kilka słów. Wiele już powiedziano. Ja się tylko mogę powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo cieszę, że do tej chwili doszło. Po pierwsze, w końcu będę miał z głowy pytania, kiedy będziemy mieli sponsora tytułowego, ale tak na marginesie i żartem oczywiście. Ja cieszę się, że z rozmową z panem prezesem Kulikowskim mam wrażenie, wręcz pewność, że myślimy bardzo podobnie, jeżeli chodzi o rozwój olsztyńskiej siatkówki, o to, w jaki sposób powinniśmy działać wspólnie, bo pan prezes, firma Indykpol zostanie oczywiście sponsorem tytularnym. Bardzo dziękuję za zrozumienie i to, że nie została zamknięta droga, jeżeli chodzi o pomoc innych firm, które już od roku są z nami. I tą drogą idziemy. Wspólnie myślę, że jesteśmy w stanie zrobić rzeczy na razie.